jest nasze środowisko, w którym żyjemy i gdzie chcemy również w przyszłości żyć. Trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby zamiast tego czystego powietrza był smog. Gdybyśmy nie mogli usłyszeć śpiewu ptaków, tylko hałas samochodów. Gdyby wszędzie otaczały nas jedynie asfaltowe place, zalegające w przydrożnych rowach i w lasach tony odpadów. Ludzie wyrządzili środowisku wiele złego. Przez ich nieodpowiedzialne działania do wody dostają się śmieci i ścieki. Przeraża mnie szczególnie myśl o tym, że na dnie morza zalegają niebezpieczne dla naszego zdrowia odpady jeszcze z czasów wojny. Mogą one zatruć ryby, którymi na co dzień są żywimy. Może to doprowadzić do ekologicznej katastrofy. Tak, człowiek wyrządził wiele złego, ale jeszcze wiele można naprawić. Chcemy biegać boso po czystej plaży i cieszyć się z obcowania z przyrodą. Dziś jeszcze u nas jest pięknie i mamy to szczęście, że z tego korzystamy. Zróbmy więc wszystko, żeby zapobiec w przyrodzie nieodwracalnym zmianom. Powinniśmy wszyscy chronić naszą przyrodę, by cieszyć się jej pięknem. Każdy może zadbać o nią, tylko trzeba patrzeć, słuchać, rozumieć i czuć sercem. My, dzieci, mieszkańcy Ziemi, apelujemy do Was, dorosłych, o ratunek dla naszego morza. Nie wolno doprowadzić do jego zniszczenia. Zróbmy wszystko, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom.